Widzę, że jest nas praktycznie komplet 195, 6 osób, więc rzeczywiście możemy już zaczynać. Jest godzina 19. Jak najbardziej ruszamy. W każdym momencie pragnę przypomnieć, możecie Państwo zadawać pytania. Ja te pytania widzę w oknie czatu. Postaram się na te pytania oczywiście odpowiadać w miarę jak one się będą pojawiać. Nie obiecuję, że na wszystkie, oczywiście zależy, ile ich się pojawi. Przypominam też, że nasz webinar posługuje się pewną prezentacją. Nasz webinar jest, i to Państwo widzicie, nasz webinar jest związany ze szkoleniem Instytutu PWN, artykuł jako źródło sukcesu naukowego, jak pisać skutecznie. To szkolenie odbędzie się 7 listopada w Warszawie i oczywiście na to szkolenie Państwa zapraszam. Jest to webinar, który postara się odpowiedzieć na pewne pytania, które również na tym szkoleniu zostaną podjęte. I na pewno mamy tylko godzinę dzisiaj, więc jest to tylko zapewne pewien wstęp do tego, co czekać może Państwa w Warszawie. Samo szkolenie w Warszawie, jak i dzisiaj webinar, podzielony jest na kilka bloków tematycznych i ja bym chciał je po kolei omówić. Na jedne poświęcę mniej, na inne więcej czasu. Zaczynając od takiego bloku, który nazwałem z warsztatu autora artykułów naukowych. Jeśli Państwo jesteście autorami artykułów i piszecie artykuły, piszecie publikacje naukowe, to na pewno macie wypracowany jakiś własny warsztat. Używacie różnego typu oprogramowania, posługujecie się różnymi narzędziami. Z praktyki, z doświadczenia wiem jednak, że wiele osób pozostaje przy bardziej tradycyjnych narzędziach, zostaje na przykład w sferze jakichś podstawowych edytorów tekstu, a tymczasem być może warto zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę posłużyć się możemy szeroką gamą oprogramowania, które życie nam może znacznie uprościć. I podczas dzisiejszego webinaru zasygnalizuję, że szkolenie, które proponuję Państwu na żywo, zajmuje się między innymi takimi narzędziami jak menadżery bibliografii. Menadżery, które wydaje mi się, tak jak tutaj mamy napisane, powinny być standardowym wyposażeniem czy standardowym narzędziem każdego badacza. Nie wiem, na ile Państwo jesteście zaznajomieni z menadżerami, ponieważ mamy ich tak naprawdę całą gamę, ale są to narzędzia, które na pewno, z pewnością są przydatne, jeśli chodzi o pisanie artykułów naukowych. Przede wszystkim pozwalają nam w bardzo łatwy sposób wyszukiwać i gromadzić nasze źródła. Źródła, które potem używamy, jeśli chodzi o pisanie, jeśli chodzi o pisanie publikacji. Zarządzamy swoją bazą źródeł, wyszukujemy źródła w internecie, a menadżery umożliwiają nam bardzo łatwe dodawanie źródeł do naszej bazy. Tworzymy swoistą bazę naszych źródeł, którą potem wykorzystujemy w edytorach tekstu przy tworzeniu cytowań czy też formatowaniu bibliografii. Tworzenie cytowań i formatowanie bibliografii to nieraz czynność, która sprawia nam ogromne problemy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy redakcja jednego czasopisma, do którego złożyliśmy artykuł, stwierdza, że nasz tekst nie nadaje się do tego czasopisma. Lub też otrzymamy oczywiście negatywną recenzję i ten tekst nie może w tym czasopiśmie być opublikowany. Z pewnością nie poddajemy się i próbujemy w innym czasopiśmie. Wydaje się to czymś oczywistym, ale to czasopismo, do którego składamy po raz drugi, okazuje się, że ma zupełnie inny styl cytowań. Jeśli używamy tradycyjnego edytora, oczywiście zmiana stylu cytowania jest to ogromna praca, zwłaszcza jeśli tych przepisów, cytowań, pozycji bibliografii jest bardzo dużo. Pojawiają się takie głosy, widzę już na czacie, że prosimy od nowa. Mimo wszystko bardzo dużo, czy możemy zacząć od początku. Proszę Państwa, praktycznie nasze spotkanie dopiero się zaczęło. Postulowałbym, żebyśmy jednak nie zaczynali. Zaledwie dwa slajdy zostały pokazane. Problemy techniczne, które tutaj Państwo sygnalizują, mam nadzieję, że jakoś zostaną przez Państwa rozwiązane. Jeśli chodzi o to, tym bardziej, że pojawiają się głosy, że u części z Państwa jest wszystko ok. Proszę Państwa,
To tworzenie cytowań, czy też formatowanie bibliografii, menadżery pozwalają zmieniać bardzo szybko. Właściwie jednym kliknięciem przycisku myszki możemy zmienić styl cytowania. Baza stylów cytowań menadżerów bibliografii jest zwykle bardzo bogata, także znajdują się tam topowe czasopisma z listy A. Coraz więcej menadżerów bibliografii ma również możliwość, czy również umożliwia zmianę na style cytowań charakterystyczne dla polskich czasopism. Nie chciałbym tutaj oczywiście zbyt wiele miejsca temu poświęcić, sygnalizując, że te wszystkie funkcjonalności, te, a także inne, będą przeze mnie bardzo dokładnie wskazane i omówione na szkoleniu 7 listopada, podczas którego pokażę Państwu kilka menadżerów bibliografii, skupiając się na dwóch, na Zotero oraz Citavi. Citavi, które wydaje się w tym całym zestawieniu i jemu też poświęcone więcej miejsca, wydaje się menadżerem najdoskonalszym z tego względu, że pomaga nam w pisaniu, ale tak naprawdę, jak Państwo zobaczycie, może być to narzędzie również zarządzania zespołem badawczym przy różnych projektach, tudzież jest to właśnie doskonałe środowisko pracy zespołowej. Z całą pewnością warto pochylić się nad menadżerami, ale nie są to jedyne narzędzia, które można wykorzystać pisząc artykuły. Ja sam przyznam szczerze, używam, no tak nazwijmy to, standardowego edytora, takiego jakim jest Word, ale warto wiedzieć i warto może znać funkcjonalności także innych narratorów, także tych naukowych, takich jak chociażby Classical Text Editor, notabene Science Word. Wyróżniamy wiele edytorów, które są dopasowane, czy mają być dopasowane do przedstawicieli różnych dyscyplin, tak jest na przykład chociażby Science Word. Ma to być edytor przeznaczony dla matematyków. Mimo wszystko naukowcy czy środowisko akademickie bardzo chwali sobie także edytory ogólne, narracyjne, które chociażby taki edytor jak Scrivener. Jest to edytor, na który chciałbym zwrócić Państwu szczególną uwagę. Oryginalnie został on opracowany z myślą właśnie o scenarzystach, o pisarzach, natomiast środowisko akademickie zaadaptowało ten edytor na swoje potrzeby, tworząc różne szablony, które również naukowcy mogą wykorzystywać. Scrivener jest takim edytorem, który specjaliści wskazują, że bardziej nadaje się do dłuższych form, na przykład monografii, ze względu na to, że doskonale zarządzać można w Scrivenerze strukturą swojego tekstu. Jest to taki edytor, który pozwala nam doskonałe orientowanie się w strukturze naszego tekstu, artykułu czy też właśnie monografii, bardzo łatwą manipulację tą strukturą, a także zapisywanie i nawigowanie między różnymi wersjami tekstów, różnymi wersjami na przykład nie wiem, rozdziałów czy części naszego artykułu. W jaki sposób to robić, w jaki sposób się tym posługiwać, to również będę chciał Państwu przedstawić na szkoleniu. Pojawia się tutaj, widzę, uwaga, że Citavi, czyli wskazywany przez chwilę menadżer, nie ma wersji na Maca. Rzeczywiście jest to duża wada tego menadżera, natomiast pamiętajmy, że też każdy z tych menadżerów no ma swoje właśnie mocne i słabsze strony. I na te też będę chciał zwrócić uwagę. To zawsze jest tak, że wybór któregoś menadżera jest decyzją indywidualną. Na czym mi bardziej zależy? Czy ja chcę się skupić na przykład na tym, żebym mógł mieć w jednym miejscu, w jednym oprogramowaniu składowisko PDF-ów, które będę mógł edytować, zaznaczać pewne fragmenty i później używać tych fragmentów, cytować te fragmenty bezpośrednio w edytorze? Jeśli na tym mi zależy, to jest dla mnie Citavi doskonały. Jeśli na tym mi niekoniecznie zależy, wolę poprzestać na pewnych prostych funkcjonalnościach, prostszych, bardziej standardowych. Być może starczy na przykład Mendeley, chyba taki najbardziej przyjazny dla użytkowników. Ktoś zapytał o LaTeX. Oczywiście LaTeX, który doskonale nadaje się do składu tekstu, do tworzenia e-booków, to również jest jeden z edytorów i na temat LaTeXa też myślę, warto porozmawiać, bo jest on chyba nieznany szerszemu gronu. Narzędzia, które my możemy tak naprawdę jednak po,
nie poświęcę temu zbyt wiele uwagi, zaznaczając tylko, że narzędzia, które my możemy wykorzystywać, to tak naprawdę cała gama różnego typu oprogramowania, które na przykład mogą wzbogacać nasze teksty, wzbogacać nasze artykuły, jeśli chodzi o graficzną prezentację danych, wizualizowanie danych. I tutaj nie wymieniam żadnych programów na tym slajdzie, też nie powiem o żadnych, ale jeśli ktoś zada sobie ten trud albo pomyśli o tym, że niekoniecznie zawsze standardowe wykresy czy też grafiki, które możemy wykorzystać na przykład w Wordzie, wystarczą, to odpowiednie oprogramowanie może znaleźć. Także na przykład programy do mapowania myśli, do tworzenia diagramów jak Draw.io, Google, to wszystko będzie przeze mnie również omówione. Narzędzia, oczywiście całe szkolenie zajmuje się w jakimś stopniu narzędziami, natomiast nie jest to jedyny temat, nad którym ja się też pochylam i chciałbym pochylić, ponieważ główny nacisk położony ma być jednak na kwestie związane nie twarde, tak to nazwijmy, związane z narzędziami, ale jednak miękkie, czyli związane z kwestiami tego, jak pisać artykuły, jaki styl przyjmować, jakie rozwiązania przyjmować, aby osiągnąć sukces. I najdłuższym chyba blokiem, jednym z dwóch takich obszernych bloków, jest blok drugi, który zatytułowany jest artykuł jako źródło sukcesu naukowego. Wydaje się, że tutaj pojawiają się takie kwestie wstępne, to znaczy takie, które związane są z wszystkimi czynnościami, które my powinniśmy podjąć, nawet być może je podejmujemy mniej lub bardziej świadomie, przed rozpoczęciem procesu pisania. Tak naprawdę my musimy wiedzieć, po co chcemy publikować, i odpowiedź na to pytanie wydaje się dla nas bardzo, bardzo prosta. To znaczy, no, zwykle chcemy legitymizować swoje badania, rozwijać się, przedstawiać swoje oczywiście prace, potrzebne jest to nam do awansu naukowego, natomiast nie zawsze wiemy, że dlaczego to jest takie trudne, dlaczego pewne bariery nie potrafimy pokonać pewnych barier. Te bariery związane są oczywiście z tym wszystkim, co powinniśmy robić przed pisaniem, czyli na przykład właśnie uczestniczyć w pewnej społeczności naukowców międzynarodowej. Czasami nie potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czego potrzeba tak naprawdę, aby w niej uczestniczyć i jakie działania podjąć, aby w niej uczestniczyć, jak orientować się, jakie kompetencje nabyć, aby orientować się, jakie tematy podejmuje się w społeczności międzynarodowej. Więc na te pytania bym chciał z Państwem porozmawiać, ale także takie bardziej namacalne rzeczy, czy twardsze rzeczy, jak na przykład jak wybrać odpowiednie czasopismo, które czasopismo będzie odpowiednie dla mnie i jak wyciągnąć w cudzysłowie z publikowania jak najwięcej dla siebie, czyli jak spowodować to, że będziemy usatysfakcjonowani i gdzieś wypośrodkujemy też kwestie właśnie naukometryczne, dobrą ocenę z tym, ile czytelników ma nasz artykuł i jak go promujemy. Więc na te pytania to szkolenie warszawskie na pewno będzie chciało odpowiedzieć. Tutaj też pisanie artykułów i głównie artykułów, oczywiście właśnie artykułów, jest ujęte jako proces, jako pewien proces, który składa się tak naprawdę z dwóch części, z samego pisania oraz z publikowania. Pisanie rozumiane jako przygotowanie manuskryptu, oczywiście tutaj takie czynności podejmujemy jak porządkowanie danych, układanie historii, przygotowanie ilustracji, pisanie tekstu, kompletowanie bibliografii, tworzenie abstraktu, zastanowienie się nad tytułem i skomponowanie tego ostatecznego tytułu, przeprowadzenie pewnych recenzji wewnętrznych, czyli ocena kolegów, naszych koleżanek z danej jednostki na przykład, czy zespołu badawczego projektowego, także edycja i korekta. Więc te czynności wyraźnie by były oddzielone też od tych kolejnych, które są związane już z samym publikowaniem, rozumianym jako wszystko to, co robimy z naszym tekstem. Wysyłamy go, czekamy na decyzję edytora, recenzenta i w zależności od tego, jakie te decyzje będą, albo wracamy do tego elementu pisania, albo cieszymy się z naszego sukcesu i podejmujemy, czy możemy podjąć różne działania okołopublikacyjne, które tutaj rozumiane by były jako
upewnienie się, że ktoś do tego naszego tekstu dotrze, ktoś się o nim dowie, bo nie zawsze jest tak, że nawet w prestiżowym czasopiśmie opublikowany tekst od razu zyska czytelników. To oczywiście jest wszystko bardzo mocno i w ogóle wszystkie rzeczy, o których tutaj jest mowa, także te wcześniejsze, te pytania, bardzo mocno są uwarunkowane tym, jaką dyscyplinę reprezentujemy. Więc jeśli specyfika naszej dyscypliny potrafi oczywiście zdeterminować te wszystkie czynności przygotowawcze, to jest jasne. Całe szkolenie jednak zorganizowane jest właśnie w oparciu o te dwa elementy. Pojawia się pytanie, czy można wysłać swój artykuł do każdego czasopisma z zapytaniem, czy mógłby on zostać opublikowany? Oczywiście nie. Wybór czasopisma tak naprawdę jest kwestią tematyki, to jest jasne. Bardzo często polscy naukowcy, a przynajmniej w tej działki, którą ja reprezentuję, zapominają o tym, że czasopisma wysokopunktowane, impact faktorowe są bardzo wąsko sprecyzowane tematycznie. I redaktorzy już na poziomie właśnie redakcji, edytorzy już potrafią od razu odpowiedzieć, czy dany artykuł mieści się w tematyce tego czasopisma. Także oczywiście tematyka, kwestia naukometryczna, prestiżu, a czasu oczekiwania, być może również płatności za dany artykuł, kontaktu z redaktorem, z edytorem, to wszystko są ważne kwestie, które powinniśmy rozważać. Niezwykle ważne jest również oczywiście odpowiedzenie sobie na pytanie, kto tak naprawdę jest odbiorcą naszego tekstu, takim początkowym. Oczywiście docelowo chcemy przedstawić swoje badania szerszemu gronu naukowców reprezentujących tą samą dyscyplinę, czy też zajmujących się danym tematem, zagadnieniem. Natomiast początkowo powinniśmy mieć w głowie to, że przede wszystkim naszymi odbiorcami jest właśnie redaktor danego czasopisma oraz oczywiście recenzent. I wszyscy doskonale wiemy, jakie są kryteria oceny artykułów naukowych. Tu jest taki zestaw tych, powiedzmy, przykładowych kryteriów oceny wzięty z jednego czasopisma, w którym sam jestem recenzentem, ale myślę, że one są bardzo podobne. Pierwsze pytanie do recenzentów to jest o nowość, oryginalność, innowacyjność badań. Więc to jest to, na czym też najczęściej polegają różnego typu naukometryczne analizy pokazują, że nieoryginalność, nieinnowacyjność artykułów, publikacji jest odpowiedzialna za 90% odrzuceń. Pojawia się pytanie, czy wysyłając artykuł muszę wysłać cały artykuł, czy też mogę tylko abstrakt i ewentualnie krótki szkic. Zależy komu, to znaczy przedstawiając artykuł do danego czasopisma, pamiętajmy o to, że większość czasopism impact faktorowych, wysokopunktowanych, są to czasopisma, w których proces składania tekstów jest zautomatyzowany i wiąże się z tak zwanym, jest to przez tak zwany panel autora, są to czasopisma elektroniczne. Zatem trudno tutaj mówić o wysłaniu takim orientacyjnym. Raczej proponując jakiś artykuł danemu czasopismu, wysyła się zawsze pewien pakiet, całość, jeśli ktoś chciałby się zorientować. Czy abstrakt, czy jego artykuł mieści się w temacie czasopisma, kontakt z redakcją jak najbardziej jest wskazany, oczywiście, ale czy nie jest właśnie dobrym rozwiązaniem to, o czym tutaj pisze jedna z pani Justyna, to znaczy przegląd kilku numerów wstecz i to jest też to, o czym była mowa wcześniej, jak się przygotować, jak odpowiedzieć sobie na te kilka pytań. Jakie kompetencje nabyć, aby właśnie uczestniczyć w tej międzynarodowej społeczności naukowców? To znaczy, bycie w tej międzynarodowej społeczności naukowców to jest oczywiście pewna kompetencja związana z orientowaniem się w tematyce czasopism. Więc taka sytuacja, kiedy ja na próbę wysyłam
abstrakt danego artykułu do redakcji, obawiam się, że może być przez redaktorów tego czasopisma potraktowana z przymrużeniem oka i mówiąc najprościej, zignorowana. Niektórzy wskazują, że często w Ames, pani Justyna znowu właśnie wskazuje, że w Ames and Scopes czasopisma jest tak ogólny opis, że mieści się w zakresie jego tematyki mnóstwo zagadnień, oczywiście. I też tak właśnie jest, dlatego właściwie trudno powiedzieć, dlaczego tak się często zdarza, bo faktycznie bardzo niezwykle wąsko są sprecyzowane dane czasopisma, jeśli chodzi o tematykę. Dlatego to orientowanie się w przypadku konkretnych tytułów artykułów i treści artykułów jest bardzo dobre. Często pani Ania pisze, że często projekty naszych badań są multidyscyplinarne, interdyscyplinarne i czym się kierować, rozumiem, składając. Wydaje się, no, ciężko mi to odpowiedzieć na tak merytoryczne pytanie, tak? To znaczy musielibyśmy może się pochylić nad konkretnymi badaniami, czy też konkretnymi artykułami, ale też proszę zwrócić uwagę, że nie sposób znać tematyki wszystkich czasopism i podać tu jakieś konkretne tytuły, tak? To jest chyba raczej niemożliwe. A wracając do tego jeszcze może ogólnego wywodu. Wszyscy znamy szczegółowe kryteria. Wspomniałem o innowacyjności, oryginalności. Tych kryteriów jest tak naprawdę masa. Często recenzenci oceniają pod kątem jakiegoś ogólnego opisu, gdzie też różne błędy mogą wytknąć. Szkolenie, które jest Państwu proponowane przez PWN, również pochyla się nad artykułami pod kątem tych różnych kryteriów oceny. Także zorganizowanie tego szkolenia wokół tych kryteriów wydaje mi się dobrym pomysłem. Zanim rozpoczniemy proces pisania, czy zanim zaczniemy pisać, ten etap planowania wydaje się również istotny pod kątem chociażby odpowiedzenia sobie na takie bardzo ogólne pytania związane z kategorią tekstów, które piszemy. Nie będę teraz tych kategorii może wymieniał, ale jeśli się pochylić nad różnymi, nad tekstami naukowymi w ogóle, z różnych dyscyplin, to tak naprawdę wydaje się, że można wyróżnić zaledwie kilka ogólnych typów. Na przykład pokazuje coś nowego, tudzież dwa zjawiska nie są tym samym, udowadniam to i tak dalej. Więc powinniśmy chyba zacząć od odpowiedzenia sobie na pytanie, w jakiej kategorii tekstów mieści się ten nasz. Powinniśmy również zdać sobie sprawę, że niedobrym pomysłem jest pisanie artykułu od początku do końca, tak jak on później przedstawiany jest redaktorom i recenzentom, że różne części artykułu powinny być pisane w różnej kolejności. I to może być niezwykle ważne, jeśli chodzi o później uporządkowanie tego, co my napisaliśmy. To, jaki styl, i tu chodzi o kwestie językowe, przyjmiemy, też jest bardzo ważne. Styl, bardzo często krytykuje się obecnie styl taki górnolotny, taki styl tak zwanego naukowca zamkniętego w wieży, tak, z kości słoniowej. Już dzisiaj odchodzi się od tego typu stylu, raczej próbując doprowadzić do sytuacji, kiedy artykuły są zrozumiałe nie tylko dla przedstawicieli naszej dyscypliny i ludzi, którzy się interesują tym, co my, ale też dla szerszej społeczności naukowców, czy może w ogóle również laików. Niezwykle ważne, jeśli chodzi o Polaków, czy osób, dla których język angielski nie jest językiem natywnym, jest kwestia wypracowania w sobie takiej uważności na różne potknięcia językowe i szczególnie chodzi tutaj o różnego typu kalki językowe. Mamy tendencję do przenoszenia różnych schematów językowych, na przykład funkcjonujących w języku polskim, na przykład na angielski. Tutaj chyba głównie, jeśli chodzi o język polski, chodzi o taką kwiecistość, wiktoriański styl naszego języka. Nie będę teraz jakichś przykładów podawał, ponieważ zajęłoby to zbyt wiele czasu, ale jeśli się spotkamy w Warszawie, czy pojawicie się Państwo na szkoleniu w jakimś innym terminie, to
na pewno wiele przykładów tego typu kalek językowych, a także właśnie takiego górnoletniego języka, którego powinniśmy unikać, się pojawia. Na pewno zatem do pisania powinniśmy się bardzo dokładnie przygotować, jeśli chodzi o kwestie, które tutaj, o których tutaj rozmawiamy, o których tutaj mówię. Ktoś zauważył, pani Katarzyna, że cieszy, że wreszcie artykuły mają być dla ludzi. Ja też się bardzo cieszę. Ja też się bardzo cieszę. Ponieważ faktycznie ja jestem przedstawicielem nauk społecznych i tutaj jeszcze do niedawna ten styl pisania artykułów, przynajmniej w języku polskim, był taki bardzo zabetonowany, jak to nazywam. Nawet jak się pisało, jak się czytało artykuły, to można było przeczytać w artykule, który miał jednego autora, nie tylko w takim w stronie biernej napisane to było, ale jeszcze to było napisane w takim sposób bardzo specyficzny, że na przykład autorzy przedstawiają swoje badania, liczbie mnogiej nawet było podane. Więc to niezwykle zaburzało taką płynność, jak ładnie po angielsku można powiedzieć flow. Dzisiaj coraz więcej uwagi poświęca się na właśnie flow, na to, żeby tekst się dobrze czytało. I szczególnie to może być potraktowane troszeczkę przez niektórych jako bez znaczenia, jak ja napiszę swój tekst, bo przecież ważne jest, jakiego typu badania ja przedstawiam, czy one są oryginalne, czy nie, ale zauważmy również, że często recenzenci w czasopismach, nawet wysoko punktowanych, również nie są ekspertami, jeśli chodzi o dany temat, to znaczy nie zajmują się nim tak, jak my. Więc uczynienie tego tekstu przyjaznym dla recenzentów wydaje się również bardzo dobrym pomysłem. Zwłaszcza, że jeśli jesteśmy osobami, dla których język angielski nie jest natywny, być może ktoś z Państwa już próbując swoich sił, publikując w takich czasopismach, spotkał się z taką opinią, że po prostu ten język jest za trudny, ten język jest niezrozumiały, powinniśmy go uprościć. Na te i na inne kwestie więcej informacji na szkoleniu na żywo, natomiast również na tym szkoleniu takie zagadnienie, które tutaj jest ujęte jako blok trzeci, konstrukcja artykułu. I myślę, że te informacje, które tutaj się pojawią, dla części z Państwa nie będą zaskoczeniem, bo tutaj mamy naprawdę taki standard, jeśli chodzi o strukturę artykułu, ale może dla przedstawicieli nauk społecznych czy humanistycznych to być pewna nowość, ponieważ nie są oni przyzwyczajeni do tego typu właśnie pisania artykułów. Ale zanim o strukturze, to może parę słów o... Ktoś, przepraszam, jeszcze się tutaj ze mną zgodził, bardzo mi miło, to prawda, pani Anna pisze, jeden z moich znajomych, który pisze niezrozumiałe teksty naukowe, dostał opinię od recenzenta na temat swojego stylu, że jest too sophisticated. No właśnie, to o tym jest mowa. Jeśli chodzi o konstrukcję artykułu, może jeszcze tytuł, na początku tytuł, ponieważ tytuł jest niezwykle istotny z kilku względów i tak naprawdę mamy masę strategii, jeśli chodzi o konstruowanie dobrych tytułów. Co ciekawe, te strategie często są ze sobą sprzeczne. Podają specjaliści od naukometrii, ludzie piszący różnego typu podręczniki, jak pisać teksty naukowe, często sprzeczne ze sobą informacje, jakie to te tytuły powinny być. Jest bardzo wiele różnych wytycznych. Wydaje mi się, że tak naprawdę bardzo wiele zależy znowu od dyscypliny, od specyfiki danej dyscypliny, od przyjętych w danej dyscyplinie rozwiązań. Jak przyjęło się konstruować tytuły w danej dyscyplinie? Ja spróbuję podczas spotkania na żywo odpowiedzieć czy porozmawiać z Państwem na temat tych strategii i często sprzecznych ze sobą rozwiązań, ale próbując zebrać różnego typu opinie na temat tego, jak powinny wyglądać tytuły, chyba należałoby zasygnalizować trzy główne punkty. Mianowicie dobry tytuł to jest taki, który oddaje zawartość artykułu, naszego tekstu, to jest po pierwsze, zachęca do przeczytania artykułu,
ma zainteresować jak największą liczbę badaczy. To jest oczywiście kwestia tego również zachęcania do przeczytania. O ile kwestia, no właśnie te dwa punkty, które tutaj się pojawiają, ten drugi, trzeci, również mamy różne rozwiązania, niektórzy stosują różnego typu tytuły dwuczłonowe, gdzie jeden człon jest na przykład pewną taką tylko luźnym wprowadzeniem czy zasygnalizowaniem jakimś ogólnym tego, o czym się pisze, a drugi jest rozwinięciem, doprecyzowaniem. Jeszcze inni starają się na pewnego typu metafory w tytułach i tak dalej. To jest kwestia też do przedyskutowania, jak to mogłoby wyglądać. Natomiast kwestia oddawania zawartości jest chyba taką bezsporną. To znaczy nasz tytuł jest, ma być informujący, ma informować o rezultatach naszych badań. To jest najlepsza sytuacja. Często tak się nie dzieje. Jeśli sobie przejrzymy tytuły różnych artykułów w czasopismach polskich, ale nie tylko, tak naprawdę bardzo ciężko jest wskazać tylko na podstawie tytułu, o czym tak naprawdę traktuje dany artykuł, czego on dotyczy i jakie badania przeprowadziła osoba, która go napisała i jakie rezultaty otrzymała. Tutaj nie mam czasu, żeby Państwu pokazywać różne przykłady, ale proszę mi wierzyć, ja bym to zrobił, ja to zrobię na spotkaniu na żywo, że tak właśnie jest. Pokażę Państwu przykłady różnego typu artykułów, zastanawiając się również, jak można by je poprawić. Ktoś zadał pytanie, pan Piotr, czy tytuł w formie pytania jest przyjęty? Oczywiście znowu jest to kwestia rozwiązań w danej dyscyplinie. Oczywiście są takiego typu dyscypliny, gdzie tytuł jest jak najbardziej w porządku i często tytuł w formie pytania jest nawet pożądany, ponieważ tak naprawdę wskazuje on na konkretną hipotezę, na konkretny problem badawczy, który autor, bo ponieważ pytanie można sformułować tak, aby również dać, zasygnalizować wyniki badań. Więc jeśli tak to zrobimy, świetna sprawa. Ja w mojej dyscyplinie niestety tego typu tytuły w naukach społecznych są raczej niespotykane, nad czym ja bardzo upolewam, ponieważ tytuł w formie pytania badawczego czy problemu badawczego byłby dla mnie niezwykle informujący i od razu wskazywałby mi na to, czy ja chcę go przeczytać, czy nie. Czy do tytułu możemy podchodzić w sposób marketingowy, inspirujący, pytający? Zapytała pani Katarzyna. Oczywiście. Przypomina mi się teraz artykuł w czasopiśmie psychologicznym, już nie pamiętam dokładnie tytułu czasopisma, nazwy czasopisma, ale pamiętam tytuł artykułu Friends with Benefits on the Positive Side of Pet Ownership. No i ten Friends with Benefits, jeśli to czytamy, wiadomo o co chodzi, wiadomo jakie mamy skojarzenia. Typowo marketing, przyciągające uwagę fragment tytułu. Inna sprawa, że ten tytuł w ogóle nie jest informacyjny, bo nie wiemy jakie są te pozytywne aspekty posiadania zwierząt, zwierzaków. Więc jeśli autor chciałby tak naprawdę dobrze wywiązać się ze swojego zadania, to musiałby również poinformować, jakie to są pozytywne aspekty właśnie posiadania owych zwierzaków. Jeśli chodzi o tytuły, jeśli mielibyśmy może jeszcze podać kilka takich wskazówek, zupełnie tu też jest, ta jedna wskazówka dotyczy już pytania, które się pojawiło, pytania. Te wskazówki są sformułowane bardzo ogólnie. Jak jeszcze raz podkreślę, że dokładnie pochylimy się nad różnymi tutaj kwestiami na spotkaniu na żywo, ale mówi się, czy w literaturze przedmiotu wskazuje się, że tytuły nie powinny być za długie. Inna sprawa, że nie wskazuje się, jakie to powinny być, to znaczy, co to znaczy za długie. Jeszcze inna sprawa, że jeśli chcemy uczynić tytuł informującym, czyli na przykład poinformować od razu czytelnika o rezultatach, to on ten tytuł się wydłuża. Czyli kwestia informowania, i to jest ten też punkt drugi i trzeci na tej prezentacji, informowanie również o metodologii, wydłuża nam tytuł, zatem pewna sprzeczność tu się już pojawia. Kwestia pytania, te kwestie zostały już podjęte, może być pytaniem jak najbardziej, chociaż w pewnych dyscyplinach jest to nie,
nieprzyjęte i niezbyt dobrze widziane rozwiązanie. Na pewno natomiast dobrze zawsze uczynić nasz tytuł zrozumiałym. I teraz nie mam tego slajdu, nie mam go w tej prezentacji, ale pokazałbym Państwu taki tytuł z jakiegoś czasopisma chemicznego, gdzie tytuł potrafi być związkiem chemicznym. Kompletnie niezrozumiałe dla kogoś, kto się na tym nie zna, ale chemik powiedziałby, dla nas to jest w porządku. U nas takie tytuły wyglądają. Więc jeszcze raz, jest to jeszcze jeden dowód na to, że rozwiązania w danej dyscyplinie potrafią obalić każda z tych wskazówek, które tutaj się pojawiają. Skupiając się na strukturze danych artykułów, bo o tym też chciałbym chwilę porozmawiać, o tym chwilę chciałbym powiedzieć. Być może, tak jak wspomniałem, niektórzy znają już tą strukturę standardową, strukturę IMROT, gdzie przyjmuje się, że tekst, artykuł naukowy składa się z takich części jak abstract, introduction, methods, results, discussion. Czyli właśnie abstrakt, prowadzenie, metody, rezultaty i dyskusja. Najbardziej standardowa struktura tekstu naukowego, ale znów musimy pamiętać, że chodzi tutaj o, po pierwsze chodzi tutaj o teksty czy artykuły research articles, original research articles, czyli takie, które wiążą się z jakimś procesem badawczym. I z tego względu przedstawiciele nauk ścisłych, przyrodniczych, no to na pewno znają. Humaniści, przedstawiciele nauk społecznych, może w mniejszym stopniu, ale nawet czasopisma humanistyczne, wysoko punktowane czasopisma humanistyczne z impact faktorem, redakcje tych czasopism również coraz częściej zaczynają preferować artykuły pisane według tej struktury, ponieważ oczywiście również mamy do czynienia w wypadku takich dyscyplin z pewnym procesem badawczym i tam również te części się znajdują. Jeśli się przegląda czy przejrzy teksty w tych czasopismach, bardzo wyraźnie to widać, bo albo są nazwane te poszczególne fragmenty tych tekstów właśnie w taki sposób, albo ta struktura jest widoczna w bardziej zakamuflowany sposób. Nie bez znaczenia jest również kształt tego wykresu, który tutaj się pojawia na prezentacji, ponieważ właściwie jeśli chodzi o ten diagram, czy tę ilustrację po lewej stronie, troszeczkę szerzej powinno być chyba nawet wprowadzenie szersze, jeśli chodzi tutaj o tę ilustrację, ponieważ wprowadzenie i dyskusja to tak jakby we wprowadzeniu pojawia się to, co później jest domknięte w dyskusji i we wnioskach, konkluzjach. Czyli to są takie części, które wyraźnie do siebie nawiązują, czy mają wyraźnie do siebie nawiązywać, a to, co jest w środku, czyli rezultaty, metody, to jest to, co rządzi całym tekstem, co oczywiście nadaje kształt wprowadzeniu i dyskusji. Nie będę się tutaj rozwodził nad tym, co w każdej części się znajduje, aż tak dokładnie tego nie omówię, to znowu pojawi się na spotkaniu na żywo. Wspomnę tylko o tym, że znowu powinniśmy uwzględnić normy dyscyplin, ale co ważniejsze chyba, wytyczne redaktorów czasopism, ponieważ co czasopismo, to te kwestie mogą się również zmieniać. Różne redakcje mogą mieć różne pomysły na to, jak ich struktura wygląda, czy też modyfikują tą strukturę IMRAD, tak jak tutaj mamy chociażby na tych dwóch wykresach po prawej stronie, gdzie na jednym z nich metody są zupełnie wyodrębnione i są tak jakby domknięciem tekstu, gdzieś tam na uboczu znajdują się tekstu. Jakkolwiek by jednak nie było, struktura tekstów jest niezwykle istotna w tym sensie, że determinuje również o nasz, ocenie naszego tekstu. Kwestia dobrej struktury tekstu jest również jednym z kryteriów oceny. Niezwykle istotny jest również sam abstrakt, czyli też jeden z elementów. Abstrakt tutaj jest właśnie taki zrzut ekranu z panelu recenzenta czasopisma Sociological Enquiry. I to jest panel recenzenta, gdzie przedstawione są do oceny dane czasopismo, dany artykuł i pytania są do recenzenta. Pierwsze pytanie: Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?
I to jest oczywiście kwestia bezsporna, że oryginalność jest najważniejsza, ale proszę zwrócić uwagę na drugie kryterium. Does the abstract summary clearly and accurately describe the content of the article? Czyli czy abstrakt wyraźnie i dokładnie odzwierciedla zawartość artykułu? I jeśli mowa jest o abstrakcie, to istotą napisania dobrego abstraktu jest właśnie owo odzwierciedlanie struktury tekstu w abstrakcie. Tutaj poświęcam tak naprawdę na to mało miejsca, ale na szkoleniu na żywo podam Państwu szereg przykładów, gdzie to odzwierciedlanie nie następuje, jak zrobić, czy jak uczynić, aby to zachodziło, jak poprawić abstrakt, aby tak rzeczywiście się działo. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z tekstami, które są strukturyzowane oparte o ten IMRAD, gdzie jest rzeczywiście wprowadzenie metody, rezultaty, dyskusja, czy też z bardziej opisowymi tekstami, nie wiem, humanistycznymi esejami, niezależnie od tego, zawsze ta struktura powinna być odzwierciedlona, bo przecież humanistyczne eseje też jakąś strukturę posiadają, chociażby wprowadzenie, wyłuszczenie celu, przegląd literatury. Więc ta struktura zawsze jest odzwierciedlona. Niektórzy wskazują, że nawet do tego stopnia, że objętość pewnych części tekstu powinna również proporcjonalna, czy proporcje, jeśli chodzi o tą objętość, powinny być zachowane w abstrakcie. Czyli jeśli rezultaty, które zwykle są najdłuższą częścią tekstu, również powinny być najdłuższą częścią abstraktu, czyli ta struktura do tego stopnia powinna być odzwierciedlona. Humaniści często zapominają, że wprowadzenie, czy potraktują, jeśli się przejrzy właśnie teksty humanistyczne, czy przedstawicieli nauk społecznych, to widać, że właśnie ci reprezentanci tych dyscyplin często zapominają o tym, że abstrakt nie jest jakimś elementem wprowadzenia, bo tak traktują, jakby abstrakt był wprowadzeniem do wprowadzenia. To tak nie jest. To jest wprowadzenie, to jeden z elementów tekstu, które również powinno znaleźć odzwierciedlenie w abstrakcie, tak jak pozostałe. Więcej poświęcę temu uwagi, jak wspomniałem, na szkoleniu na żywo. Pojawiło się pytanie od pana Łukasza, co jeśli różne czasopisma mają znacząco inne wymogi co do struktury tekstu? Czy da się uniknąć przepisywania tekstu? No, czy da się uniknąć? Raczej chyba nie. Menadżery bibliografii, o których była mowa wcześniej, pomogą nam, jeśli chodzi o styl cytowania, ale strukturę tekstu nie. Być może tutaj właśnie pomocny byłby edytor tekstu, o którym była mowa, Scrivener, który w bardzo łatwy sposób pozwala manipulować strukturą, przesuwać pewne części, tworzyć różne warianty struktur. To jest bardzo fajna opcja. Także to może w ten sposób. Jeśli chodzi o kwestie związane z strukturą, może troszeczkę na uboczu, często traktujemy słowa kluczowe. Wydaje nam się, że słowa kluczowe nie ma nic prostszego niż skonstruować słowa kluczowe. Gdzieś tam na szarym końcu zajmujemy się słowami kluczowymi, kilka ich umieszczamy, zależy jakie są wymogi, ile ich ma się pojawić. Natomiast uczuliłbym Państwa na to, że to ma bardzo duże znaczenie, jakie słowa kluczowe wybierzemy, które mają charakteryzować nasz tekst. Słowa kluczowe, podobnie jak tytuł oraz abstrakt, to są często elementy tekstu, które decydują o tym, jak nasz tekst jest indeksowany w różnego typu bazach danych, katalogach, ale na przykład też, czy jak indeksują nasz tekst takie narzędzia Google Scholar. Czy ktoś dotrze do naszego tekstu, wpisując dane słowo kluczowe w wyszukiwarkę Google Scholar, czy on do tego tekstu dotrze? Czy jeśli będzie przeszukiwał zasoby stronę internetową danego wydawcy, na przykład Sage lub Taylor Francis, czy też, nie wiem, wyszukiwarce wewnętrznej w tym serwisie, ktoś dotrze do tego tekstu. To ma bardzo duże znaczenie i wydaje się, że najlepszą strategią jest tu taki balans między ogółowością słów kluczowych, a ich szczegółowością. Czyli jednym słowem, jeśli zbyt szczegółowe słowa kluczowe skonstruujemy, to nikt do naszego tekstu
nie dotrze, ponieważ są one zbyt wąsko sformułowane. Jeśli zbyt ogólnie, to nasz tekst utonie w tych wynikach wyszukiwania. Będzie tych wyników zbyt dużo. Być może ktoś też do niego nie dotrze. Co to znaczy? Jak wypośrodkować? Jak skonstruować te słowa kluczowe, aby rzeczywiście one oddawały sens naszego tekstu, aby oddawały zawartość? Na tym również pochylę się znacznie bardziej 7 listopada. Również na tym szkoleniu pojawi się taki blok, który tutaj został zatytułowany Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów. Co to znaczy dalsze rozwijanie? Jakie są te kolejne umiejętności? Mianowicie to są te umiejętności, które wiążą się z tym wcześniej wspomnianym etapem publikowania, czyli kontakt z redakcją, kontakt z recenzentem, umiejętność dobrego przedstawienia swojego tekstu. Wydaje się, że tak naprawdę narzędzia, które my mamy, jeśli chodzi o kontakt z redakcją i z recenzentami, są nam znane, bo przyjęło się, że proponując tekst do danego czasopisma, zawsze musimy załączyć tak zwany covering letter, czyli to jest oczywiście covering letter, to jest właśnie ten list skierowany do redaktorów, do redakcji czasopisma. List, którym my mamy zrobić wszystko, czy musimy udowodnić redaktorom, że nasz tekst nadaje się do publikacji w tym czasopiśmie. Już tutaj możemy sygnalizować oryginalność badań, oryginalność naszych wyników, ale jest to przede wszystkim miejsce, gdzie wyjaśniamy wszelkiego typu kontrowersje, czy tłumaczymy, dlaczego ten tekst jest zgodny z tematyką pisma, oraz wyjaśniamy wszelkie kontrowersje, na przykład odnoszące się do liczby wyrazów. Oczywiście zawsze zderzamy się z jakimś limitem. Dana redakcja preferuje teksty konkretnej długości. Często trudno nam jest je sprostać tym wymaganiom. Jest to miejsce, gdzie możemy sobie pozwolić na wytłumaczenie, dlaczego nasz tekst jest dłuższy. Ja wcześniej, kiedyś nie wiedziałem, zanim nie zacząłem czytać o tym, co to jest covering letter, co tam powinno się znaleźć, nie wiedziałem tak naprawdę, co tam powinno być. Traktowałem to jako list, gdzie umieszczałem imię, nazwisko, tytuł, abstrakt, biogram. Natomiast oczywiście to nie jest miejsce na to. Wydaje się, że dobry covering letter potrafi przechylić tą szalę na naszą korzyść i przekonać redaktora, żeby pismo poszło do recenzji. Oczywiście recenzja jest o wiele ważniejsza z perspektywy sukcesu, który chcemy osiągnąć. Pamiętajmy jednak, że bardzo rzadko zdarza się sytuacja, kiedy nasz tekst jest uznany za perfekcyjny i nie wymagający żadnych poprawek. Najczęściej recenzenci mają swoje uwagi i ta ocena jest przyjęcie do publikacji z major lub minor revision. Zanim o tych poprawkach przeczytam jedno pytanie. Pan Wojciech zadał, czy covering letter jest zawsze wymagany? Zawsze wymagany w przypadku czasopism wysokopunktowanych i punktfakturowych. Tam nawet mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w panelu autora nie będziemy mogli przejść do tej części, która nam pozwoli załączyć manuskrypt, dopóki nie załączymy wcześniej covering letter. Czyli te wszystkie po kolei części, te wszystkie elementy muszą się znaleźć. Z doświadczenia również wiem, że polskie redakcje w ogóle nie poświęcają temu zbyt wiele miejsca. Wysyłamy tam artykuły na jakiś podany na stronie mail i mamy z głowy. Natomiast oczywiście w przypadku tych poważnych czasopism, wysokopunktowanych, prestiżowych, sprawa wygląda inaczej. Natomiast, tak jak się rzekło, bardzo ważne jest nabycie umiejętności prawidłowego odpowiadania recenzentom. List po poprawkach jest wskazany. On nie musi się znaleźć. My możemy wysłać redakcji nasz poprawiony tekst bez listu po poprawkach, ale wydaje mi się to błędem. List po poprawkach to miejsce, gdzie powinniśmy tak przemyśleć, aby recenzenci i redaktorzy, którzy czytają ten list, wiedzieli, co zostało zmienione, co zostało pominięte, jeśli chodzi o zmianę, jakiego typu argumenty,
mamy też tak oczywiście na to, że nie zmieniamy danego tekstu, jeśli chodzi o uwagi recenzentów. Bardzo często zapominamy, że my mamy prawo się nie zgadzać z recenzentami i mamy prawo argumentować, mamy prawo próbować przekonać redaktorów i recenzentów, że się mylą. Na przykład zapominamy o tym, że możemy wykorzystywać sprzeczności, jeśli chodzi o opinię recenzentów, dwóch recenzentów czy trzech, gdzie dwóch chwali jedną rzecz, trzeci ją krytykuje, więc wykorzystujemy to na swoją korzyść. Jeśli mowa jest o liście po poprawkach, wydaje mi się niezwykle istotna dbałość o szczegóły w takim znaczeniu, że odnosimy się do każdego komentarza recenzenta osobno. Jedynie drobne poprawki kosmetyczne, na przykład językowe, możemy sobie pozwolić tutaj na jakieś ogólne stwierdzenia, że błędy językowe zostały wyeliminowane. Jak stworzyć dobry covering letter? Jak stworzyć dobry list po poprawkach? Też nie mam tutaj czasu, ani nie jest to miejsce, żeby Państwu przedstawiać różnego typu przykłady, ale one na pewno się pojawią na spod szkoleniu właśnie 7 listopada. Pojawi się też tam taki element związany z tym, że oprócz listu po poprawkach bardzo dobrze jest też sygnalizować oczywiście zmiany w głównym tekście i wysyłać właściwie wszystko to, co ma przekonać recenzentów, redaktorów, że ten tekst został poprawiony zgodnie z wymogami, czyli nie dość, że wysyłamy list po poprawkach, to i wysyłamy tekst, gdzie są zaznaczone zmiany, ale też oczywiście tą wersję na czystą. Pojawia się pytanie od pana Fryderyka. Proszę powiedzieć, kto czyta cover letter przy składaniu poprawionego artykułu? Zarówno redaktorzy, jak i recenzenci. Złożyłem poprawiony tekst do ponownej recenzji wraz z cover letter, ale żaden z recenzentów nie odniósł się do niego, skupiając się na zupełnie innych zagadnieniach. Znaczy, jeśli mowa jest o covering letter, to przypominam, że jest to ten list, który składamy jeszcze przed recenzją. To jest list do redaktorów. Czyli teoretycznie, jeśli przychodzi tekst po recenzji, to covering letter nie ma już znaczenia. Jeśli zajmujemy się poprawkami, zgodnie z sugestiami recenzentów, to list po poprawkach powinien być przez nich przeczytany teoretycznie. Czy w praktyce tak się zdarzy? Na to już nie mogę odpowiedzieć. Natomiast z doświadczenia wiem, bo sam miałem taką sytuację, że po załączeniu listu po poprawkach dostałem informację od redaktorów pisma, że tekst został już przyjęty do publikacji nie bez ponownej oceny recenzentów. Czyli nawet nie został wysłany do recenzentów, mimo że tam były dosyć spore poprawki, tak? Czyli tak jakby już od razu redaktorzy zdecydowali o tym, że tekst nadaje się do przyjęcia. W wypadku tych innych umiejętności, dalszych umiejętności, jeśli chodzi o publikowanie artykułów, to nie tylko kwestie kontaktu z redakcją czy z recenzentami, ale również wspomniane już na początku działania okołopublikacyjne. I jako za takie chciałbym tutaj uznać te działania, które miałyby, no zanim się powiem, czym miałyby, na czym miałyby polegać, to jeszcze może pytanie jedno pana Łukasza. A co jeśli dostałem recenzję, zrobiłem poprawki, uargumentowałem je i po kilku tygodniach dostaję odmowę z komentarzem nie, bo nie. Pytanie bardzo ciekawe. Myślę, że takie, które jakbyśmy się spotkali na żywo, to byśmy mogli wszyscy swoje uwagi różnego typu powymieniać, bo wiemy, jakie są niedostatki systemu recenzenckiego i jaki to jest system. I jak absurdalne potrafią być uwagi recenzentów. Natomiast ja jeszcze raz bym podkreślił, że nie bójmy się też mówić recenzentom nie poprawiam. Jeśli mamy dobrą argumentację. Ja Państwu pokażę taki ciekawy przykład, gdzie jeden z moich znajomych dostał recenzję, gdzie było napisane "This article, czy this research is not new and innovative".
jak i wydaje się, że jest to uwaga dyskryminująca i już wskazująca na kompletną porażkę, ale on się z tym nie zgodził, uważał, że to jest nowe, oryginalne i potrafił to tak uargumentować, że redaktorzy pisma przyjęli tekst. No ale właśnie, co jeśli się uda? Co jeśli się uda nam opublikować? Jest sukces. Idealna sytuacja jest taka, że w ogóle nie powinniśmy się tym martwić, czy ktoś do tego dotrze, czy nie, bo zakładamy, że są ludzie, którzy do tego dotrą, bo interesują się daną problematyką, chcą to przeczytać. Jeszcze może zakładamy, że nasza uczelnia, czy instytucja, w której pracujemy, doceni to, w jakim prestiżowym czasopiśmie opublikowaliśmy tekst i sama zechce na przykład poinformować otoczenie społeczne o tym, czy też media, no ale wiemy, że tak się nie dzieje. Więc te działania kołopublikacyjne polegałyby na tym, żebyśmy sami przynajmniej zwiększyli tą swoją szansę na dotarcie do szerszego grona odbiorców. I narzędzia, jakie chciałbym wskazać, które miałyby temu służyć, to Google Scholar, czyli posiadanie swojego profilu w Google Scholar i podejmowanie, czy upewnienie się, że nasze publikacje będą tam widoczne i że ewentualne cytowania naszych tekstów również będą widoczne. Jeśli publikujemy w wysoko punktowanych czasopismach, to możemy mieć większą pewność, że rzeczywiście te publikacje będą w Google Scholarze, ale co jeśli publikujemy artykuły w monografiach lub w mniej prestiżowych pismach, które niekoniecznie Google Scholar widzi. Tutaj też są pewne sposoby, które mają nam zapewnić to, że będziemy nasze cytowania widzieć i nasze publikacje będą docierały. Jakie? To oczywiście opowiem na spotkaniu na żywo. Podobnie wspomnę troszeczkę o Academic Social Networking Services, czyli ja to nazywam Facebookami dla naukowców, czyli właśnie być może znanymi już Państwu ResearchGate bądź Akademia Edu. To są te dwa największe ASNS-y. To jest też oczywiście doskonały sposób, aby dotrzeć ze swoimi publikacjami. Oczywiście trzeba mieć do nich prawa autorskie i wydawca musi nam na to zezwolić, abyśmy mogli coś opublikować w tych miejscach. Jak to robić? Jak sobie poradzić na przykład z taką sytuacją, kiedy wydawca nie daje nam takiego dozwolenia, nie daje nam takiego przyzwolenia? Też Państwu będę chciał przekazać na żywo. Blok piąty to już ostatni blok dzisiaj i też tego szkolenia na żywo, czyli blok związany z tym, że pisanie artykułów to jest również umiejętność, to można nawet połączyć z tymi dalszymi umiejętnościami, to jest właśnie umiejętność znajdowania źródeł, często źródeł informacji, jeśli chodzi o badania naukowe. To się wiąże z wspomnianą innowacyjnością, oryginalnością, to jest może też zagadnienie, które wiąże się z tymi pytaniami, które stawialiśmy na początku, czyli jak być kompetentnym, jeśli chodzi o orientowanie się w tym, co się dzieje na naszym polu. I naukowcy, wydaje mi się, że naukowcy bardzo często zapominają o tym, że mają wiele źródeł i tymi źródłami nie są tylko wyszukiwarki tekstów naukowych typu Google Scholar, ale tak naprawdę szereg różnych źródeł można wykorzystać, to są agregatory blogów, to są bazy danych, różne bazy danych, katalogi bibliotek naukowych, katalogi centralne, rozproszone, zbiorcze, to są różnego typu platformy jak EBSCO, Web of Knowledge, katalogi stron www, serwisy agregujące, przeszukujące zasoby open access i na tym bym chciał skupić na spotkaniu na żywo, to będzie ważny punkt. To są również serwisy, które dotyczą danych empirycznych. Zapominamy o tym, że są takie miejsca, gdzie można dotrzeć do danych empirycznych. Inna sprawa, że wielu naukowców nie uznaje za wskazane dzielenie się swoimi danymi empirycznymi, tymi danymi surowymi, raw. Być może warto to robić. To są różnego typu w końcu serwisy specjalizujące się w cytowaniach, społecznościowe bibliografie, portale naukowe. I tutaj nie jest to oczywiście miejsce i czas na to, żebym Państwu pokazywał jakieś przykłady, odnośniki podawał do różnych stron, ale postaram się to uczynić właśnie 7 listopada i tam też będę chciał odpowiedzieć na takie pytanie, co zrobić, kiedy bardzo zależy mi na jakimś artykule, być może nawet monografii, a jest to
artykuł, za który trzeba zapłacić bardzo dużo, a nie mam pieniędzy na to, nie mam grantu, nie mam projektu, nie mam możliwości skorzystania z środków na badania statutowe, a moja instytucja, na przykład moja uczelnia, nie zapewnia mi dostępu do danego, do czasopism danego wydawcy. Tutaj też są różne sposoby. Jak ktoś widzi teraz ten slajd, który jest spuszczany i zna SciHub, to już wie. Tutaj nie chciałbym o tym mówić, tym bardziej, że będzie ten webinar transmitowany później w internecie. Będzie on, to nagranie, transmitowane. To są zagadnienia, które podejmą te wszystkie zagadnienia. Ktoś to jeszcze jakieś spóźnione pytania zadaje. Kiedy warto kompletować źródła? Czy spisywać bibliografię na bieżąco przy wykorzystaniu menedżerów, czy jednak odłożyć to na koniec? Mi się wydaje, że kwestia indywidualna. Ja sam mam taki tryb pracy, że kiedy wiem, że pracuję nad jakimś zagadnieniem dosyć długo i tekst będzie takim, czy publikacja, czy tekst będzie efektem pewnego procesu, tak, na przykład właśnie związanego z danym grantem czy projektem, to oczywiście te źródła gromadzę na bieżąco. Natomiast kiedy przystępuję do pisania tekstu ad hoc, no to jest bardzo często tak, że po napisaniu tekstu dopiero wyszukuję źródła. I myślę, że Państwo też znacie to, że fajnie jest, żeby tą bibliografię rozbudować, bo mam za mało tych źródeł i gdzieś tam na końcu dopiero staramy się rozbudować. To wszystko oczywiście zależy od tego, jaki mamy styl pracy, jaka jest potrzeba w danym momencie. Ktoś tutaj przyznaje, pani Anna, że ceny tekstów naukowych są szalone. Tak, szalone rzeczywiście, $40-$50 za jeden artykuł. Jak sobie z tym poradzić? Będzie okazja jeszcze o tym porozmawiać. Te wszystkie bloki, o których tutaj była mowa na szkoleniu, na żywo się pojawiają. Bardzo serdecznie chciałem Państwu podziękować za to dzisiejsze spotkanie i za to, że tak licznie Państwo zapisali się na ten webinar i zechcieli wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia.